Sebastian Szczepan.
Szanowni Państwo, Aga Dębowska zakończyła dzisiejszy noworoczny koncert. Wielkie, wielkie brawa dla wszystkich artystów. Wystąpili dla Państwa wspaniali i talentowani muzycy oraz Big Band Teendras pod dyrekcją Kamila Wrona. Wielkie brawa. Zapraszam na wszystkich ponownie na scenę. Powiedział, że mam śpiewać ciszej. Żartuję oczywiście. Thank you.
Dziękuję serdecznie. Ja chciałam powiedzieć, że mamy więcej biców. Jakby coś. Także bardzo prosimy o brawa. Zostawiłaś swą. Ty jesteś.
była niesamowita zaszczyta, że po końcu odpływać. Dzięki Kamil, dzięki ten raz, dzięki Tomasu. Zdjęcia.
Proszę Państwa. I podobało się? Jeszcze raz brawa dla wszystkich wykonawców. To był naprawdę genialny koncert. Proszę Państwa, powiedziałem Państwu na początku, jak się witaliśmy, że jestem dumny po pierwsze z tego, że mamy świetny chór pod dyrekcją pani Katarzyny Borowskiej. Że mamy świetny wiper pod dyrekcją Kamila Brody. Nie mówiłem jeszcze jednej rzeczy, że mamy najlepszą publiczność na świecie. Z której też jestem dumny. Proszę Państwa, ale jeszcze mam co najmniej dwa powody do dumy i chciałbym też to Państwu przedstawić i okazać w jakiś sposób, ponieważ są to tacy ludzie, którzy na co dzień działają gdzieś z tyłu, ale bez nich w zasadzie nic nie mogłoby się wydarzyć. Oni są wszędzie, gdzie tylko jest taka potrzeba. Ten rok to jest rok wyjątkowy. Będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. Zawsze są z nami harcerzy, którzy w tym roku będą obchodzili stulecie swojego istnienia i zawsze są z nami strzelcy w Tomaszowie Mazowieckim. I jeżeli Państwa poproszę o to, żeby uhonorować ich obecność w życiu naszego miasta gorącymi brawami, to będę bardzo wdzięczny, bo to jest moja wielka duma. Poproszę tutaj, pokażcie się, przyjdźcie pod scenę. To są naprawdę bardzo młodzi, ale świetni ludzie. Szanowni Państwo, to jest wyjątkowy rok i chciałbym, żebyśmy kończąc ten koncert w taki bardzo symboliczny sposób, symboliczny, bo mam nadzieję, że te obchody w Tomaszowie Mazowieckim Narodowego Święta, obchodów Stulecia Niepodległości będą właśnie takimi radosnymi, wesołymi obchodami przez cały ten rok nas wszystkich, jak ten dzisiejszy koncert. I chciałbym, żebyśmy symbolicznie, Big Band jest przygotowany, ale Kamil, wiesz co, myślę, że będę wyrazicielem wszystkich tutaj obecnych osób na sali. Ja mam do Ciebie gorącą, olbrzymią prośbę. Gdybyś nam zafundował świetny koncert takich starych pieśni, ale w takich wesołych, takich nowoczesnych, świetnych aranżacjach, ja nie mówię, że jutro, bo proszę Państwa, to naprawdę wymaga mega, mega wiele pracy, żeby taki koncert przygotować, ale za parę miesięcy, to myślę, że będziemy Ci bardzo wdzięczni. Nie słyszeliście Państwo, ale żebym nie przekłamał. Kamil, co powiedziałeś? Będzie. No i bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będzie to dokładnie taki sam radosny i wesoły koncert, jak ten dzisiejszy. Proszę Państwa, Kamil, wiem, że właśnie jako ten symbol przygotował fragment 40 sekund, tak? 40 sekund takiej próbki czego możemy być świadkami. Będzie już w takim charakterze marszowym, a później będzie przerobione, ale nie na oberka. To na koniec, Szanowni Państwo, jeszcze próbka tego, co będzie nas czekało w tym roku. W radości, w szczęściu i w miłości. Mam nadzieję, że na długo pozostaną w Państwa pamięci w tym nowym 2020.
2018 roku. Serdecznie dziękuję raz jeszcze artystom, TM RAS i gościom pod dyrekcją Kamila Wrony, panu prezydentowi, panu staroście oraz gospodarzowi tego miejsca, panu dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, panu Dariuszowi Kwiatkowskiemu i całej jego ekipie. A mnie było bardzo miło prowadzić dla państwa dzisiejszy koncert. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dziękuję.